która jest jednym z niezwykłych miejsc. Na styku Indii i Azji najwyższe góry świata, Himalaje, zostały wyniesione wraz z najwyżej położonym płaskowyżem świata, Tybetem. Dorównujący wielkością Europie Zachodniej leży wyżej niż najwyższe szczyty gór skalistych. Mimo to od tysięcy lat mieszkają tu ludzie, w miejscu zwanym Chong Tong, odludnym miejscu. Tybetańscy buddyści wierzą w świętą więź między człowiekiem a światem przyrody. Pokryte modlitwami proporce łopoczą na górskim wietrze. Żyjący tu koczownicy chronią ziemię, pędząc stada jaków, kóz i owiec na coraz to nowe miejsca wypasu. Łączy ich ze zwierzętami szczególna więź. Handlują jęczmieniem, ale ich życie zależy od jaka. Jak jest zwierzęciem pociągowym, zaopatruje w mleko, masło i mięso. Prawie we wszystko, czego potrzebują, by przetrwać. Tam, gdzie dobowa różnica temperatur osiąga 27 stopni Celsjusza, skóra jaka zapewnia wełnę i przytułek. Dla narażonych na niebezpieczeństwo ludzi, ostatnich koczowników, przytułek oznacza przetrwanie i dom. Koczownicy wpisują modlitwy do wnętrza młynków modlitewnych, aby posłać je do nieba. Ich więź z ziemią i religią jest niezwykle silna. Pielgrzymi pokonują setki kilometrów w pieszej medytacji, aby odwiedzić klasztory i święte miejsca. Niektóre jeziora w Tybecie uważane są za święte. Wypływają z nich azjatyckie rzeki, których wody nawadniają ziemię, zapewniając pożywienie 1/4 ludzkości. Celem wielu pielgrzymów są wielkie klasztory, które służą również jako ośrodki nauczania.
Jako akt oddania, Tybetańczycy pieszo obchodzą święte miejsca tak sumiennie, jak Ziemia krąży wokół Słońca. Człowiek poprzez kulturę jest związany z miejscem, w którym żyje, ale dla każdego z nas to przyroda nieustannie tworzy taniec życia. Tybet, najwyżej położony płaskowyż świata. Przecina i opływa świat wzdłuż i wszerz. Niepowtarzalny, potężny fenomen ziemi, rzeka, a największą z nich jest Amazonka. Przecina prawie 2/3 południowoamerykańskiego kontynentu, wpada do niej ponad 1000 innych rzek i zapewnia utrzymanie ludziom żyjącym wzdłuż jej brzegów.